W tej lekcji zapoznamy się z JRubim, czyli implementacją języka Ruby na wirtualnej maszynie Javy. JRuby pozwala na skorzystanie ze wszystkiego, co jest dostępne w wirtualnej maszynie Javy, czyli cały zestaw bibliotek do np. budowania aplikacji okienkowych, do budowania enterprise'owych systemów itd. Aby móc skorzystać z JRubiego, najpierw trzeba go zainstalować. Ja używam do instalacji różnych dystrybucji Rubiego narzędzia o nazwie RBNV, ale jeżeli używasz RVMA, to też bez problemu zadziała. RVM oczekuje, że podamy konkretną wersję JRuby'ego. Wybierzemy najnowszą, czyli 9.1. Przełączymy się teraz tak, aby aktualną wersją JRuby'ego w Shellu był JRuby. I gdy teraz wywołamy Ruby z parametrem version, to widzimy, że jest to JRuby. I warto zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz. Numeracja wersji JRuby'ego jest inna niż numeracja wersji Rubiego. JRuby aktualnie jest w wersji 9.1 i w nawiasie pokazuje z jaką wersją Rubiego jest kompatybilny. Oczywiście JRuby to jest nadal Ruby, którego znamy. Więc jeżeli uruchomimy irba, to mamy irba, którego znamy. Działają nam wszystkie stałe, które są dostępne normalnie w irbie. Możemy normalnie definiować metody. I tak dalej, i tak dalej. JRuby posiada mnóstwo zalet w porównaniu z klasyczną implementacją Rubiego, ale też posiada kilka wad, i o jednych i drugich opowiemy sobie wkrótce, ale najpierw spróbujemy użyć biblioteki javowej Swing, aby w Rubim zaimplementować prosty interfejs użytkownika. Aby zaimplementować prosty interfejs użytkownika, będziemy potrzebować następujących modułów Java. I już tutaj pojawia się pytanie, skąd się wzięła instrukcja import, skąd się wziął moduł JavaX, swing i tak dalej. Możemy to sprawdzić. W końcu cały czas jesteśmy w Rubim. Sprawdźmy też, jakiej klasy jest obiekt javax.swing. I gdy uruchomimy nasz program. Widzimy, że rzeczywiście, put nam normalnie zadziałał. Import okazał się metodą dostępną dla każdego obiektu klasy object. Czyli to jest jakby dodatek od JRuby'ego. Krótko mówiąc, JRuby implementuje wszystko to, co implementuje zwyczajny Ruby, plus jeszcze do metody object dodaje metodę import, która pozwala na zaimportowanie paczek z Java. No i JavaX Swing okazuje się, że to jest Java Java Package. Czyli jest to klasa w Rubim, która reprezentuje javową paczkę. A więc przekonaliśmy się, że nadal jest to stary, dobry Ruby, ale jest wzbogacony o możliwości javowe, więc przystąpmy do implementacji interfejsu użytkownika. I w konstruktorze skonstruujemy cały interfejs użytkownika. I teraz w Javie, aby nadać wymiar obiektowi klasy JFrame, wywołujemy metodę setSize, na przykład 640 480. O ile w JRubim takie wywołanie by przeszło, ono jest poprawne, to w Rubim jest nieco inna stylistyka pisania metod. W przypadku nazwy metod w Rubim używamy nie camelCase'a, a, a snakeCase'a. Dlatego preferowanym zapisem jest Set Size. Jednak zarówno taki zapis, jak i taki zapis będzie poprawny. Po prostu jeżeli użyjemy Snake Case'a, to JRuby przetłumaczy nam wywołanie takie na wywołanie takie, czyli na totalnie kompatybilne z Javą. My będziemy preferować Snake Case'a, ponieważ jest to stylistyka zgodna z tym, czego używa się w Rubim. I tutaj mamy kolejną ciekawą rzecz, którą JRuby konwertuje za nas. W Javie tego typu wykonanie wyglądałoby następująco. Jednak znowu, jednak JRuby stara się, aby pisanie tego kodu, pomimo że korzystamy z bibliotek jawowych, wyglądało najbardziej rubiowo. Dlatego zauważmy, że w tym przypadku mamy przypisanie do atrybutu jakiejś wartości, więc zamiast wywoływać to po jawowemu set nazwa atrybutu, robimy to po prostu self kropka nazwa atrybutu równa się. Teraz do naszego interfejsu dodamy przycisk. Czyli zwyczajnie tworzymy obiekt klasy JButton. Teraz chcielibyśmy obsłużyć kliknięcie w ten przycisk. I tutaj JRuby znowu przychodzi nam z pomocą. O ile w Javie trzeba by stworzyć jakieś anonimowe klasy, które implementują jakieś interfejsy, które dodatkowo zawierają implementację obsługi kliknięcia, w Ruby my po prostu przekazujemy zwyczajny blok i JRuby zajmie się zmapowaniem tego na prawdziwe jawowe wywołanie. I wewnątrz tego Listenera będziemy chcieli wyświetlić jakieś okno dialogowe. I na koniec będziemy chcieli po prostu pokazać naszego JFrame'a. Aby uruchomić nasze okno, wystarczy po prostu stworzyć obiekt klasy Hello World. I gdy teraz uruchomimy nasz przykład, to widzimy, że stworzyło się okno o rozmiarze 640x480 i tu jest przycisk. W momencie, gdy klikniemy ten przycisk, to pojawia nam się okno. Ponieważ do komunikatu tego okna dołączyliśmy też klasę tego eventu, to widzimy, że jest to obiekt takiej klasy. A więc udało nam się na tym przykładzie wykazać, że za pomocą JRuby'ego jesteśmy w stanie mieć dostęp do wszystkich klas, które są dostępne w Javie. Warto powiedzieć więcej na temat zalet i wad JRuby'ego. Przede wszystkim w JRuby mamy dostępną prawdziwą wielowątkowość, czyli JRuby nie ma Global Interpreter loca, który niestety jest założony na standardową implementację Ruby'ego. Skoro nie ma gila, to znaczy, że wszystkie wątki wykonują się jednocześnie, prawdziwie jednocześnie, a więc w każdym osobnym wątku możemy uruchomić jakieś algorytmy obliczeniowe i te obliczenia będą się wykonywać prawdziwie jednocześnie. Inną wirtualną maszyną, która posiada prawdziwą wielowątkowość, jest Rubinius. Krótko mówiąc, Ruby jest jakby specyfikacją języka, ta specyfikacja posiada referencyjną implementację, czyli ta dystrybucja Rubiego, z którą pracowaliśmy dotychczas, ale są też inne dystrybucje Ruby na np. JRuby albo Rubinius. One implementują specyfikację języka i oferują coś jeszcze, na przykład prawdziwą wielowątkowość. Jakie są zalety J Więc przede wszystkim jest to szybkość, z tym, że ta szybkość jest dopiero po rozgrzaniu. Naturalną formą programów dla wirtualnej maszyny Java jest tak zwany kod bajtowy dla JVM'a, czyli Java Virtual Machine. I ten kod bajtowy nie jest najbardziej optymalną formą programu, ale jest to forma, którą można bardzo łatwo zoptymalizować. I w momencie, gdy uruchamiamy program, to Java obserwuje, w jaki sposób wywoływane są metody, i gdy zauważy pewne schematy, to stara się dokompilowywać te metody, sprawiając, że one są coraz szybsze. Kolejną zaletą JRuby'ego jest oczywiście prawdziwa wielowątkowość, o czym powiedzieliśmy sobie już wcześniej. Bardzo ważną rzeczą jest dostęp do bogatego ekosystemu bibliotek Java. A więc są to wszystkie biblioteki do np. obsługi interfejsów graficznych, albo dostęp do niezawodnych technologii typu Enterprise. Kolejną istotną rzeczą jest to, że część kodu możemy pisać w Rubim, a część w Java. Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy mieć jakąś klasę, która musi być bardzo szybka, to zamiast pisać ją w Rubim, możemy ją napisać w Java i ją zaimportować w Rubim. Z drugiej strony, klasy napisane w Rubim możemy skompilować za pomocą JRubiego i zaimportować w Java. Więc jest to współpraca obustronna. JRuby ma niestety wady. Pierwszą wadą jest niekompatybilność z niektórymi rozszerzeniami napisanymi w C. Takich gemów jest coraz mniej w ekosystemie Rubiego, jednak takie gemy nadal istnieją i, i niektóre z nich korzystają z kodu C w taki sposób, że jest on totalnie niekompatybilny z Java. Drugą wadą JRubiego jest powolny start aplikacji. Widzieliśmy wcześniej, że JRuby potrzebował mniej więcej sekundy, aby uruchomić IRBA, podczas gdy IRB ze standardowego Rubiego uruchamia się niemal błyskawicznie. No, i oczywiście kod przed rozgrzaniem się jest dość powolny. Z drugiej strony, gdy kod już się rozgrzeje, to JRuby potrafi być wyraźnie szybszy niż zwyczajny Ruby. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że jakiś kod algorytmiczny albo obliczeniowy jest kilkukrotnie szybszy w JRubim niż w zwyczajnym Rubim. Nie mówię tutaj o kilkuprocentowym wzroście wydajności, a kilkusetprocentowym wzroście wydajności. JRuby potrafi być naprawdę bardzo szybki. No, ale niestety jest zasobożerny. Nie jest tajemnicą, że Java potrzebuje dużo pamięci do swojego działania i JRuby potrzebuje jej jeszcze więcej. JRuby okazuje się, że ma bardzo bogatą przyszłość. Aktualnie Oracle pracuje nad dwoma projektami, Truffle i Graal. Są to projekty badawcze zajmujące się badaniem dynamicznych języków dla maszyny wirtualnej Javy i wyniki dla JRubiego są bardzo obiecujące. W niektórych benchmarkach kod napisany w Ruby, skompilowany za pomocą Truffle i Graala jest niemal tak szybki jak analogiczny kod napisany w C i w takich przypadkach jest on około 40-krotnie szybszy niż kod uruchomiony w zwyczajnym Rubim. Tak więc, jeżeli potrzebujesz dostępu do bogatego i dojrzałego ekosystemu enterprise'owego, lub po prostu chcesz Rubiego, który jest wydajny, to JRuby może się okazać bardzo dobrym wyborem.